coraz więcej. Jeśli kto myśli, jak widzicie Państwo, chyba jestem urodzonym demokratą, bo pozwalam na wszystko. Powiem tak, każdy z nas myśli, że Polski nie uzdrowi żaden szaman, żadna najlepsza, najmądrzejsza osoba. Jeżeli naród, my nie zbierzemy się i nie uczynimy tego, co należy, to będzie równia pochyła. Dlatego, żebyśmy się o tym dowiedzieli, a w sposób koncertowy przedstawi to pan Zdzisław Świętkowski, zapraszam do mikrofonu. Proszę Państwa, dziękowałbym, a jestem tego, że jestem założycielem, współzałożycielem tej samochody. Samochody takiej, jakiej ja jestem. Ja mogę Państwu powiedzieć, że swoje życie poświęciłem Polsce i dla Polski. Ludowy zespół sportowy, rada gminy, samorządach, związkach zawodowych, organizacjach pracowniczych i w Sejmie, proszę Państwa. Jurek, Pękało, co Ty nam mówisz? Przyskazasz. Wyciągnij ręce. I nie dałem się ujawnić zbrodniarzom, którzy udają, że są Polakami, a są dosłownie zdrajcami, konfidentami, proszę Państwa, karierowiczami. Moją siłą zawsze było w Sejmie, proszę Państwa, prawda i miłość do ojczyzny, który trzeba bronić do samego w walce o odzyskanie pełnej suwerenności. Proszę Państwa, nie powstydzę się tego, co mówię, proszę Państwa, napisałem dwie książki ze Sejmu, z pracy Sejmu, proszę Państwa. Sam Sejm jak rejtam zaczyna prawo w Polsce. Odnoszę się, proszę Państwa, tylko do sam Sejm jak rejtam. A wiecie dlaczego to było? Sam byłem? Dlatego, że to nie jest demokracja, tylko to jest dyktatura, proszę Państwa. Czy w Sejmie to się liderzy poszczególnych partii, proszę, kazali nam głosować, proszę, tak jak Pan gdzieś tam za granicą każe, proszę Państwa. Zatrzymać grabież Polski, napisałem. Pierwsza to była książka. Bo chciałem wyrzucić ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji, który finansuje likwidację państwowych przedsiębiorstw, proszę Państwa. Na dzień dzisiejszy zlikwidowali nam 8446 zakładów o znaczeniu strategicznym. Proszę Państwa. Dzisiaj jeszcze ta ustawa funkcjonuje i zamyka nam kopalnie. Sprowadzają węgiel z całego świata, tylko nie z naszych, proszę Państwa, jak to się mówi, podmiotów, który tego węgla miało starczyć na 200 lat. A się okazuje, że ten rząd PiS-u kiedyś powiedział, że zamknął 11 kopalń. Tą ustawą, proszę Państwa. A ktoś by mówił, nie, 11, 17, proszę Państwa. Czym oni się chwalą? Że 500+ dali, proszę Państwa? My mamy program likwidacji biedy i bezrobocia, program odbudowy i rozwoju kraju. Dla narodu i razem z narodem, proszę Państwa. Mogę Państwu tylko powiedzieć w taki sposób, że mamy stronę internetową, ale złożyłem tą propozycję swoją, swojej programy, ale ten program mój nie jest wprowadzony. Ktoś za plecami, proszę Ciebie, wszystko robi, żeby oni, proszę, żeby Polacy nie ujrzeli tego programu. Co ja mam zrobić? Ja przy tym nie byłem, proszę Państwa. Mogę powiedzieć. Chciałem w tym programie wyrównać pensję z Unią Europejską do najbiedniejszego kraju, który, proszę Państwa,
jest ze starej Unii Grecja. Proszę Państwa, w dwóch etapach. I w pierwszym etapie każdy by dostał 1500 zł. Brutto oczywiście. Proszę Państwa, jeżeli ktoś ma emeryturę 1500, a rolnicy takie mają, to by miał 100%. Jeżeli by ktoś miał 7500 emerytury, to dostałby 50%. Jeżeli by ktoś miał, proszę Państwa, 15, a takie są emerytury, to by dostał tylko 10%. O jakąś kwotę byśmy spłacili tą emeryturę. A napisałem, powiedziałem w dwóch etapach. Dlaczego w dwóch etapach? Bym powołał specjalne komisje, żeby przejrzały. Ile jeszcze? To przejrzały tą drugą, jak to się mówi dla ludzi. Jeżeli by, proszę Państwa, dał te 1500 zł, to rolnik, który ma dzisiaj 1500 zł, by dostał 3000, proszę Państwa. To by było 80% tej najniższej, jak to się mówi, metrów Unii Europejskiej. Proszę Państwa. Teraz odnoszę się do programu, który przewodniczący Protopczyk mówił. Krótko mówiąc. No dobrze. Te wszystkie socjalne wymienia. A jak znowu będzie bum jakiś, proszę Ciebie, który proszę o 100% wszystko pójdzie w górę, to co? To tam to zostanie. A my proponujemy, żeby dla 50 artykułów pierwszej potrzeby ustawą zablokować, proszę Państwa, ustawą zablokować, proszę, dążenie podmiotów żywnościowych. Ale i też można zablokować podmiotów, proszę Ciebie, prawnych innych, na przykład 500+. My proponujemy, bo ja tutaj zobaczyłem, że średnia pensja w Polsce jest 6688 zł. My proponujemy 10%, to dziecko wysłało 688 zł. Ale dla drugiego dziecka proponujemy nie 10%, tylko 11%. To by dostało 68 więcej, ale do trzeciego dziecka proponuje nie 11%, tylko 12%. To samo co do rolników proponujemy. Żeby nie było tak, proszę Państwa, że ktoś powie, to ja dałem, to partia dała PiS-u. Nie, proszę Państwa, każdy rząd, który następny będzie, zgodnie z ustawą, proszę Ciebie, będzie kwota wzrostowa, proszę do poszczególnych podmiotów. Dotyczy to również dopłaty do rolników. Wojciechowski kiedyś powiedział, że wyrównał pensję do rolników. Ja teraz byłem w miejscowości, proszę Państwa, Szczekocinie, to jest na Śląsku, proszę Państwa, tu u Michała Fidrusa. I mogę Państwu powiedzieć, że się dowiedziałem, że rolnik dostaje nic 1000 zł, tylko 500 zł. Proszę Państwa, samo oszustwo. Że chciałem zabrać głos, bo mówię, jestem posłem, pokazałem te książki. Nie dali mi, bo uważam, że te wszystkie protesty są, proszę Państwa, wentylem rządowym. Ktoś ich tam wysłał i mnie nie chcieli dać, bo oni wiedzą, co ja będę mówił, proszę Państwa. I teraz tak, żeby być wiarygodnym politykiem, to trzeba wiedzieć, co to jest państwo i jaki obowiązek spoczywa na nas. Ale też trzeba wiedzieć, co to jest globalizm czy liberalizm. A co to jest globalizm? To jest globalna polityka Stanów Zjednoczonych w konfrontacji międzynarodowej metodami ekonomicznymi i militarnymi. Proszę Państwa, i co my? Militarnymi. I proszę Pani, i co my chcemy z mocarzem Stanów Zjednoczonych, proszę, konkurować z kim? Proszę Państwa, a co to jest liberalizm? To jest struktura ekonomiczna burżuazji kapitalistycznej, właśnie społeczną, narodową, nazywają jako utopię. Zobaczcie. Oni ci rządzący, którzy nas pobili, to jest utopia, bo nie nas traktują. A co to jest, proszę Państwa, demokracja? Nobel powiedział, to jest rządy szubrawców. Churchill powiedział, to jest przestępstwo przeciwko ludzkości. Ja to mówię, proszę Państwa. Jest to wyższy stopień systemu totalitarnego, gorszy od każdego innego, który bogaci garstkę i wielkie masy. Żeby nie przedłużał, proszę Państwa, Panie, który mi pokazuje na zegarek. Proszę Państwa, myślę, że nadszedł czas, byśmy my Polacy wyciągnęli wnioski z przeszłości, jak i obecnej rzeczywistości. I jeszcze raz podjęli próbę ratowania Polski. Ciągłe kłótnie i podziału nie rozwiążą polskich problemów.
i w ramach prawa i demokracji dokonają odpowiedni zmian politycznych, zmiany kiedy skupić ludzie szlachetni, dla których, proszę Państwa, Polska ma być Polską. Dziękuję serdecznie za miłe przywitanie, za dobrą tutaj dobry dialog, zrozumienie. I tak jak nam wcześniej wszystkim powiedziałem, razem, wszyscy razem, damy radę. A jak będziemy się dzielić, to nie ma szans. To nas rozrobi. Wszyscy. Oni są od tego szpecami. Ci, którzy siedzą w Warszawie. Żebyśmy się zrozumieli. Jeśli my ich nie ogramy, to nie ograją nas do końca. Bo on to już powiedział, jeszcze jedne wybory wygrają, więc my jako samoobrona musimy się zastanowić, jak temu przeciwdziałać, bo po wyborach już jest o nas wszystkich. Będzie gorzej jak na Ukrainie. A co to jest NATO? Proszę Państwa, NATO to jest prywatna arena globalizmu światowego do obrony interesów najbogatszych ludzi świata, nie narodów. Proszę Państwa, krótko mówiąc. Ma taką pułapkę wydrukowaną z 2015 roku, proszę Państwa. Wiecie, na 6000, na 12 milionów głosowania, proszę, 5 milionów 200 było w Warszawie wyborów. Warszawie i Ciechanowie zawsze samo ich, proszę Państwa, liczyć. Bo by było, proszę Pana, milion więcej, proszę Państwa. Bo fałszerstwa następują u trzech osób na poziomie Państwowej Komisji Wyborczej Urzędu Gminy, na okręgu, proszę Państwa, komisarza i w Warszawie, na poziomie, proszę, przewodniczącego, nawet członkowie, proszę Cię, nawet nie wiedzą tej komisji, że są wybory sfałszowane. Ja buduję i z myślą buduję, że samoobrona Rzeczpospolitej będzie partią narodową. Innej ja nie widzę. Proszę Państwa, jeżeli pod tym hasłem się zmobilizujemy i pójdziemy przed sobą, przed siebie, proszę Państwa, to cel osiągniemy. Dziękuję bardzo.